Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na zwiastun kolejnych testów na kanale. Oczywiście poza tym, co pokażę dzisiaj, będzie się działo sporo więcej. To będzie tylko taka zapowiedź najnowszych sprzętów, które przyszły do testów. Natomiast niedługo zobaczycie na pewno też sprzęty Razera w pełni przetestowane oraz kilka innych ciekawych recenzji. Natomiast co jeszcze fajnego będę testował w najbliższych tygodniach? Firma Hama dostarczyła swoją najnowszą myszkę MMORPG. Bardzo fajna konkurencja dla tych wszystkich myszek z klawiaturką po boku. Przy okazji dużo tańsza, a wyposażona bardzo konkretnie. Więcej informacji dowiecie się w rozpakowaniu oraz oczywiście w samej recenzji, która powstanie za jakiś czas. Powiem Wam, że miałem okazję tą myszkę tak wstępnie przetestować na targach PGA i zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, więc myślę, że dla wszystkich fanów gier typu MMORPG ta myszka będzie smakowitym kąskiem. Mam już także rozpakowaną i w trakcie testów klawiaturę Rappu V700, czyli kolejny model na mechanicznych przełącznikach Kale Yellow. Bardzo fajnie sprawdzająca się klawiaturka, taka już pełnowymiarowa, z klawiaturą numeryczną i z fajnymi dodatkami. Naprawdę fajnie się sprawdza w testach, jej recenzję zobaczycie już za jakiś czas. Będę testował też fajny sprzęt dedykowany do telewizora, czyli bezprzewodowe słuchawki firmy Thomson. Naprawdę bardzo fajny model. Co jest też ciekawostką, słuchawki białe. Z bezprzewodowych słuchawek mamy bardzo mało białych modeli, większość jest czarna, a tutaj mam naprawdę eleganckie, fajne słuchawki. Wyglądają bardzo fajnie, robią dobre wrażenie. Okaże się jeszcze, jak właściwie grają, jak się sprawują podczas oglądania telewizji, grania w gry i tak dalej. Przetestuję je na pewno bardzo dokładnie i przy oglądaniu filmów, i przy graniu w gry na Xboxie. Oczywiście wrażenia w pełni też poznacie w recenzji. Kolejna nowość, znów bezprzewodowe słuchawki, tym razem od firmy Gigabyte, model Force H1, czyli najnowsze słuchawki bezprzewodowe. Uwaga, dedykowane dla graczy. Tak więc słuchawek bezprzewodowych dla graczy za dużo na rynku nie ma. Te wyglądają ciekawie, tak więc je sobie przetestujemy i zobaczymy, co potrafią. No i ostatnie nowości to już firma Logitech. Pierwsza rzecz to myszka Logitech G302 Deadless Prime. Mała optyczna myszka przeznaczona do gier MOBA, do chwytu Claw Grip, ze względu na swoje niewielkie rozmiary i taką symetryczną konstrukcję. No cóż, przetestujemy, zobaczymy, co potrafi. I na koniec prawdziwy rarytasik, bardzo ciężkie pudełko, najnowsza i najlepsza klawiatura w ofercie Logitecha, czyli Logitech G910 Orion Spark. Klawiatura mechaniczna za około 700 zł na mechanicznych przełącznikach Roamer G. Co to są za przełączniki, czym ta klawiatura się cechuje, dowiecie się oczywiście troszkę w rozpakowaniu, a dużo, dużo więcej w recenzji, tak więc na pewno warto śledzić kanał i sprawdzać, czy są jakieś nowości. Przy okazji pamiętajcie też o Facebooku, żeby wchodzić, no najlepiej zalajkować, ponieważ wszelkie newsy, wszelkie nowości, rozpakowania, recenzje, a także recenzje, które wrzucam na wideotesty, pojawiają się na moim Facebooku. Na kanale nie ma wszystkiego, ponieważ jeśli wrzucam recenzję na wideotesty, z wiadomych przyczyn nie opublikuję jej na moim kanale. Natomiast na Facebooku macie wszystkie świeże linki, czasami wrzucam też jakieś ciekawostki, czasami śmieszne rzeczy, dlatego warto tego Facebooka odwiedzać, zalajkować i chociażby co kilka dni tam zajrzeć, przejrzeć nowości, bo naprawdę staram się, żeby było codziennie coś nowego. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego zwiastunu testów, no i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!